Samorządowy Rynku Kaszkwiński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W naszym studiu wiceprezydent Zielonej Góry, Wioleta Haręźlak. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani prezydent, wczoraj mieliśmy taką burzę w ratuszu i zamieszanie związane z odwołaniem ze stanowiska dyrektor Promyka, pani Bożeny Chudak. Ja bym chciał, żeby pani uzasadniła, dlaczego pani dyrektor straciła pracę, już oficjalnie straciła, tak? Tak, rzeczywiście pani dyrektor dostała wymówienie bez świadczenia pracy w związku z zarzutami, które były skierowane do nas na ręce prezydenta z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli z tej instytucji, która podpisuje kontrakt na podstawową działalność, która jest realizowana w Promyku, a przypomnę, że jest tam rehabilitacja skierowana dla dzieci z niepełnosprawnością od urodzenia do 25 roku życia. Te nieprawidłowości przede wszystkim skutkowały tym, że pani dyrektor musiała niestety płacić kary z tego tytułu za niewykonanie rzetelne tego kontraktu, jak również w wyniku źle realizowanego kontraktu dzieci miały mniejszą ilość godzin rehabilitacji. To oczywiście była podstawa, która została ujęta w odwołaniu pani dyrektor, ale zaznaczyliśmy tam również taką nieumiejętność pani dyrektor rozwiązywania konfliktów wewnątrz placówki. Chodziło tutaj o relacje interpersonalne z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością. Ja wiem, że różne media powołują się na różne liczby. Ja to chciałem pani prezydent, przepraszam, zapytać, bo wczoraj w ratuszu, gdzieś słuchając rodziców, którzy tam się pojawili, to no jest wyraźny podział. Jest grupa rodziców, którzy stoją murem za panią dyrektor, jest grupa rodziców, którzy rzeczywiście, tak jak pani mówi tutaj, no mają jakieś pretensje do tego, jak była sprawowana opieka nad tymi dziećmi. Państwo musieliście, podejmując taką decyzję, pewnie wysłuchać tych wszystkich stron. To jest jakieś, to nie jest decyzja podejmowana w ten sposób, podejrzewam. Tak naprawdę przy tego typu konfliktach nie jest ważna arytmetyka, czyli nie jest ważne, ile jest tych, którzy są zadowoleni i tych, którzy są mniej zadowoleni i niezadowoleni. Rolą dyrektora jest to, aby dotrzeć do każdego i tak zdiagnozować konflikt, problem, aby odpowiednio wcześniej zareagować, a przede wszystkim znaleźć takie metody i formy, żeby do tego konfliktu nie dochodziło. Tego typu ośrodków skierowanych i dedykowanych dla osób z niepełnosprawnością w różnym wieku na terenie miasta Zielonej Góry mamy bardzo dużo. Część z nich to jednostki miejskie, część z nich to podmioty niepubliczne prowadzone przez stowarzyszenia. Nigdy, i powtarzam to z całą mocą, nigdy nie doszło tam do takiego konfliktu, który by wyszedł na zewnątrz i który wymagałby interwencji chociażby urzędników miejskich. Panie prezydencie, przepraszam, że przerwę, bo ja dziś miałem okazję rozmawiać w studiu z radnymi na ten temat również. Jacek Budziński z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że różne audyty prowadzone przez magistrat, tam zlecane przez magistrat i różne kontrole prowadzone w Promyku nie wskazują, żeby tam się coś złego działo. Znaczy, jeżeli mogę uściślić i doprecyzować. To proszę, dlatego panią pytam, bo pani tę sprawę Przede wszystkim te audyty, jak nazywa to pan Jacek Budziński, a bardziej kontrole, które były przeprowadzone przez pracowników Urzędu Miasta, one dotyczyły tylko i wyłącznie i mogły dotyczyć tylko i wyłącznie dotacji przekazywanej Promykowi przez miasto, czyli również przez radnych. Czyli urzędnicy liczą 800 tysięcy, tylko słówki, nie zajmują się relacjami. 800 tysięcy to jest ta kwota, która w ubiegłorocznym budżecie była zapisana i w tegorocznym również na prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki dedykowanej dzieciom z terenu miasta Zielona Góra. I tylko w tym zakresie mogła być prowadzona przez nas kontrola, jeśli chodzi o finanse. Natomiast pozostałe kontrole dotyczące kontraktu prowadzi tylko i wyłącznie Narodowy Fundusz Zdrowia. Tutaj w przypadku Zielonej Góry pan dyrektor, natomiast przy odwołaniu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Rozumiem, na podstawie sygnałów stamtąd po prostu magistrat Na podstawie podejmuje. Faktów, które opierały Oczywiście. Się o konkretne dokumenty, które do nas spływały. Pani prezydent, to ten temat chciałbym, żebyśmy zamknęli. Chociaż też jeszcze jedno pytanie odnośnie zwolnień, bo tutaj pojawiają się takie sugestie, że magistrat, prezydent konkretnie, no, prowadzi takie powyborcze porządki. Bo i pan Tomasz Nesterowicz, pan Artur Hebda wcześniej, Edward Markiewicz, teraz pani Bożena Chudak, chociaż pani Bożena gdzieś tam nie jest politycznie pewnie związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. To wygląda na takie porządki powyborcze. Znaczy, ja zawsze wychodzę z założenia, że szef ma prawo dobierać sobie tak współpracowników, żeby rzeczywiście realnie odpowiadać i współodpowiadać za jakość wykonywanych przez nich prac. W związku
związku z czym ja szanuję takie decyzje, które w konsekwencji mają zmierzać do tego, żeby rzeczywiście ta praca układała się bardziej harmonijnie i żeby przede wszystkim mieć do swoich pracowników zwyczajnie i po ludzku zaufanie. A dlatego też nieraz te decyzje mogą budzić kontrowersje i ja to rozumiem i szanuję. Jako dyrektor szkoły również podejmowałam takie decyzje, bo rzeczywiście wokół siebie chciałam skupiać ludzi, którzy myślą podobnie, chcą tak samo jak ja pracować i którzy mają pomysły, są kreatywni i którzy są zwyczajnie lojalni, tak? Czyli rzeczywiście chcą pracować, utożsamiać się z tą placówką, a w przypadku Urzędu Miasta to rzeczywiście z tym urzędem, w którym pracują i z tym prezydentem, który jest ich zwyczajnie szefem. To nie są to pani prezydent polityczne czystki? To znaczy ja zawsze miałam taki zarzut, że nie znam się na polityce. Dla mnie tak naprawdę liczą się realne działania i to, jaki jest efekt tych działań, a to, czy to ma jakieś barwy, to mało mnie zajmuje. Natomiast jeśli można to przypisać na przykład do czystek politycznych, to myślę, że przy takim prostym rozumieniu to właśnie w taki sposób można to tłumaczyć, chociaż tutaj, tak jak pan powiedział, panie Bożedan Chudak zupełnie się nie wpisuje. To dziękuję bardzo. Ten temat kończymy. Przejdźmy do przedszkoli, bo nabór do przedszkoli nam się kończy i okazuje się, że mamy jeszcze, użyję określenia, mnóstwo miejsc w przedszkolach zielonogórskich. Tak, rzeczywiście skorzystam z tej okazji, że mam kontakt z telewidzami i jeszcze raz chcę zachęcić wszystkich rodziców, którzy mają dzieci, które skończyły 2,5 roku, o to, aby jeszcze zainteresowali się ofertą zielonogórskich przedszkoli, ponieważ w miejskich przedszkolach w wyniku zakończenia rekrutacji okazało się, że mamy ponad 140 wolnych miejsc. To nie jest przypadek i to nie jest nagły cud, który się wydarzył. No właśnie, jak to uzasadnić, bo to może być przerażające, bo się to dzieci nie rodzą. To naprawdę była sytuacja, którą my przewidzieliśmy już dużo, dużo wcześniej, ponieważ ona dotyczy takiej kumulacji, która związana jest z pójściem do szkoły wszystkich dzieci 6-letnich i tych dzieci 7-letnich, które pozostały jeszcze w przedszkolu, w związku z czym mamy tak naprawdę odejście z przedszkola 1,5 rocznika, a w dzieci w wieku 3 lat, które rozpoczynają edukację przedszkolną, mamy o wiele mniej niż tych, które zakończyły tą edukację. W związku z czym mogliśmy przyjąć dużo więcej dzieci, także 100% dzieci, które starało się o to, żeby przyjść do przedszkola, rzeczywiście w nim się znalazło. Może nie wszyscy tam, gdzie chcieli, może nie wszyscy tam, gdzie wymarzyli, ale na pewno była to druga bądź trzecia preferencja, ale jeśli są jeszcze tacy mieszkańcy, którzy nie złożyli wniosku, ponieważ być może uznali, że nie mają szans na to, aby dziecko dostało się, proszę, żeby przyglądali się tej ofercie bardzo dokładnie i bardzo wnikliwie. Zresztą w Urzędzie Miasta na ulicy Zachodniej jest pełna informacja o wolnych miejscach, także bez względu na to, że termin naboru się skończył, jeśli są tacy rodzice, to serdecznie ich zaproszą do miejskich przedszkoli. Oczywiście 140 miejsc to naprawdę dużo. Pani prezydent, na koniec naszej rozmowy chciałbym, żebyśmy dwa słowa zamienili. Już miałem okazję z panią nie tak dawno rozmawiać o planetarium Wenus, tak pani bardzo dyplomatycznie wtedy z tego tematu wybrnęła, ale wczoraj śledząc ogólnopolskie media, to widzimy wszędzie Zielona Góra. Jedni mówią, że dobrze, że o nas mówią, ale drudzy tak kiwają głową z politowaniem. No szkoda, że w ten sposób, bo makabryła to taka nagroda, która wskazuje, że rzeczywiście to planetarium Wenus z zewnątrz, bo nie mówię o środku, no nie prezentuje się zbyt dobrze. Ja przypominam sobie takiego aktora, który nazywał się Kirk Douglas, ojciec Michaela Douglasa, który zawsze mówił, niech o mnie mówią dobrze czy źle, byleby mówili. I rzeczywiście Zielona Góra była na ustach całej Polski i można by tylko dyskutować, czy to dobrze czy źle i czy to w tym dobrym czy mniej dobrym świetle. Podyskutujmy pani prezydent, dobrze czy źle? Ja myślę, że dobrze. Jeżeli mówią o Zielonej Górze, jeżeli coś budzi jakieś emocje, tak? Gorzej, jeżeli przechodzimy obok czegoś i jest to nam zupełnie obojętne, tak? Nie zwracamy na to uwagi, nie powoduje to w nas żadnych uczuć, tak? To myślę sobie, że wtedy jest coś nie tak. Natomiast jeśli coś budzi takie emocje, takie kontrowersje, jest tematem tak szerokiej debaty i tak naprawdę odbija się echem w całej Polsce, to coś ciekawego w tym budynku jest i być może ta zła wiadomość dla niektórych sprowokuje mieszkańców Polski do tego, żeby przyjechać i zobaczyć. I być może te odczucia, które dzisiaj są przekazywane tak naprawdę za pomocą tylko obrazu jakiegoś filmu, w rzeczywistości okażą się zupełnie inne. Dlatego też zapraszam wszystkich z całej Polski, którzy interesowali się tym tematem, tym budynkiem, żeby przyjechali i na własne oczy zobaczyli, jak to wygląda w rzeczywistości. Wioleta Harędziak, jak zawsze dyplomatyczna do bólu. Dziękuję pani wiceprezydent,
że znalazła Pani dla nas czas. Państwu przypomnę, Wioleta Haraźlak, wiceprezydent Zielonego Ruchu, dziękuję Państwa bardzo. I moim gościem. To był program Samorządowy Link. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.